Cześć, z tej strony Ola, witam Cię serdecznie ponownie na kanale Sztuka Uniwersalna i zapraszam dzisiaj na drugą część filmu o Kazimierzu Malewiczu. Porozmawiamy sobie nieco więcej o suprematyzmie, czyli o nurcie, o kierunku, który Malewicz stworzył, także kierunku filozofii estetycznej i społecznej, czyli suprematyzm i też nieco więcej informacji na temat słynnego, kontrowersyjnego dzieła, jego autorstwa, czyli Czarny Kwadrat. Jak ten Czarny Kwadrat w ogóle czytać, jak go interpretować? Wielu z nas na pewno ma problem ze zrozumieniem, ale czy o zrozumienie akurat w tym wypadku chodzi? Tego dowiecie się z dzisiejszego odcinka, a wszystkich tych, którzy nie widzieli jeszcze części pierwszej, w której mówiłam nieco więcej o dzieciństwie i o tych wczesnych latach twórczości, rozwoju artystycznego Kazimierza Malewicza, zapraszam do oglądania, linkuję w kartach, ponieważ to jest niezwykle istotne, żeby poznać twórczość już od tych wczesnych lat rozwoju artysty, ale też niezwykle istotne, żeby na przykład poznać wystrój domu, jaki panował u Malewiczów, dla zrozumienia późniejszych odniesień w sztuce właśnie już dojrzałego artystycznie twórcy. Także zapraszam do pierwszej części, a wszystkich tych, którzy już widzieli, zapraszam na dzisiejszy odcinek i wspomnę tylko o możliwości subskrybowania tego kanału. Jak zasubskrybujesz, to będziesz na bieżąco z nowymi filmami, a filmy nowe dwa razy w tygodniu, czwartki i niedziele, to są te dni, kiedy tutaj się pojawiam i wspólnie inspirujemy się artystycznie, makijażowo, kolorowo. Zaczynamy odcinek. No dobrze, zacznijmy od najważniejszego. Kiedy po raz pierwszy w twórczości Kazimierza Malewicza pojawia się motyw Czarnego Kwadratu? Mamy rok 1913 i Malewicz projektuje oprawę plastyczną do opery pod tytułem Zwycięstwo nad Słońcem. I wtedy po raz pierwszy w jego głowie i na płótnie buduje się obraz symetrycznej figury, czyli czarnego kwadratu na białym, czystym tle. Malewicz, jak sam później przyzna, ten obraz wynikał z jego radykalnej potrzeby wyjścia poza przedmiotowość realnego świata. Czarny kwadrat był pierwszą formą odczucia bezprzedmiotowości. Kwadrat, czyli odczucie, białe pole, czyli nic poza odczuciem. Malewicz nazywał czarny kwadrat formą zerową, nieoprawną ikoną. Ikoną. I to jest właśnie to, o czym mówiłam w części pierwszej. O tym, jak w prawosławnej izbie on miał styczność z ekspozycją ikon i podobnie będzie z jego czarnym kwadratem. On właśnie czarny kwadrat będzie eksponował w sposób niezwykle podobny, jak nie identyczny, co właśnie prawosławne ikony, czyli w prawosławnej izbie ikona wisi w zachodnim rogu przy suficie naprzeciw wejścia. Zgiełkowi rzeczy i wrażeń Malewicz przeciwstawił ciszę i kontemplację. I dla tych szukających kontemplacji w dziele obraz nie jest jedynie wizerunkiem oglądanego w nim bytu, lecz uczestniczy w jego istocie. I do tego uczestnictwa zaprasza zarówno twórcę, jak i odbiorcę dzieła. Nie wystawiłem, tak mawiał Malewicz, nie wystawiłem pustego kwadratu, lecz wrażenie nieprzedmiotowości. Oko nasze jest marność, a opierać na nim to, co ujrzane i brać za fakt, to kłamstwo. Tylko przez rozwój świadomości możemy ujrzeć w sobie człowieka. Czarny kwadrat Malewicza nie odpowiada wrażliwości oka, prowadzi, wyprowadza poza to, co widzialne. Czarny kwadrat wydaje się być obrazem, który w sposób spontaniczny przywołuje nieświadomość i jego kontemplacja prowadzi do przemiany świadomości. Dwa lata później, na wiosnę, czyli w 1915 roku, artysta powołał do życia suprematyzm, czyli kierunek w sztuce rozwijający tezę na temat czysto malarskiej wartości dzieła. Twórca określał również suprematyzm jako nowy realizm kolorystyczny sztuki bezprzedmiotowej. Bezprzedmiotowej, a nie abstrakcyjnej, to jest istotne. Później pisał również, że oznacza on dominację czystego odczucia w sztuce. Wreszcie stwierdził, że o malarstwie w suprematyzmie nie może być mowy i dodał, że jest to system zimny, zdecydowany i bez uśmiechu. Wprawia go w ruch myśl filozoficzna lub też on sam kryje w sobie realną siłę. I w tekstach Malewicza nie do końca można znaleźć jakby jednoznaczne określenie, czym ten suprematyzm jest. Często te określenia się przenikają, wymykają nieco spod kontroli. Miał on jednak stanowić najwyższy i ostateczny etap rozwoju sztuki, czyli doskonałość, prawdę, pełnię i absolut.
Teorię suprematyzmu artysta rozwijał nieprzerwanie od 1915 roku, natomiast te najważniejsze filozoficzne prace powstały w okresie witebskim. To były lata 1919-1922, a w roku 1918-1919 artysta podróżował z Petersburga do Moskwy w celu nauczania nowej sztuki suprematyzmu w państwowych, wolnych pracowniach artystycznych. I to był niezwykle intensywny rok w jego życiu, w jego twórczości. Wtedy właśnie po raz pierwszy zaprezentował światu również białe na białym, a w czerwcu skończył pisać swój traktat o nowych systemach w malarstwie. W Moskwie natomiast artysta znajdował się w beznadziejnej sytuacji finansowej i dlatego przystał na propozycję Marka Szagala, który to zaproponował mu, aby zorganizować w jego rodzinnym mieście, czyli w Witebsku, szkołę artystyczną. Natomiast ta współpraca nie mogła się powieść z jednego względu, ze względu na odmienny charakter i odmienny zupełnie styl tych dwóch artystów, również jeśli chodzi o wątki edukacyjne. Bo wyobraźmy sobie ten liryczną narrację Szagala kontra pustka Malewicza. To po prostu nie mogło pyknąć. I ze względu właśnie na ten konflikt ze szkoły odszedł Szagal. W 1925 roku Malewicz postanowił sobie, że wyjedzie za granicę, wyjedzie do Europy Zachodniej, żeby trochę tą sytuację materialną polepszyć, ale też żeby właśnie organizować wystawy, żeby ludzie zobaczyli i docenili jego sztukę. I takim docelowym miejscem, do którego miał podróżować, był Paryż, ale przepustki to były takie czasy, że nie można było sobie tak opodróżować, jak my teraz wsiadamy do samolotu i nic nas nie interesuje, nie mamy wizy, w ogóle nic nie musimy mieć, żeby się przedostać do innego państwa. Tak nie było wtedy. Wtedy trzeba było mieć specjalne przepustki i trzeba było się o nie starać. I on tej przepustki nie dostał, a w podaniu kolejnym napisał, że jeżeli będzie trzeba, to on do tego Paryża dojdzie nawet na piechotę. Więc ostatecznie do Francji się nie udało, ale udało się dostać przepustkę do Niemiec. Także miał być Berlin, a w drodze do Berlina taką stacją pośrednią była Warszawa. I właśnie w Warszawie Malewicz zorganizował swoją wystawę w sali Polskiego Klubu Artystycznego mieszczącego się w budynku hotelu Polonia i to było 30 prac. W międzyczasie też odwiedzał pracownię polskich artystów. A jak już dotarł do Berlina, to tam docelowo zorganizował swoją wystawę prac i w trakcie trwania tej wystawy dostał oficjalne pismo z ZSRR właśnie, które mogło sugerować, że został o coś oskarżony, więc się trochę przestraszył, wszystkie te prace na wystawie berlińskiej zostawił, a wszystkie swoje prace nad książką, czy różnymi teoriami, czy filozoficznymi traktatami pozostawił i zostawił te prace z taką dopiską w depozycie na wypadek jego śmierci lub pobytu w więzieniu. To były czasy, kiedy jednak strach nieustannie człowiekowi towarzyszył. Od jesieni kontynuował eksperymenty artystyczne w pracowni Instytutu Literatury i Sztuki, natomiast w 1928 roku wykładał w pracowni w Kijowskim Instytucie Artystycznym. Nie opuszczała go myśl o ponownym wyjeździe za granicę, natomiast w 1930 roku został aresztowany i zamknięto go w więzieniu na pół roku za szpiegostwo. Kazimierz Malewicz zmarł, odszedł 15 maja 1935 roku. Odszedł wśród najbliższych, był ze śmiercią pogodzony, wiedział, że ona przyjdzie. Natomiast też udało mu się, słuchajcie, ten cały jego pochówek zaplanować. I zgodnie z jego ostatnią wolą spoczął w sarkofagu suprematycznym. Suprematycznym sarkofagu na kształt kubu, który z przodu przypięty miał wizerunek właśnie czarnego kwadratu. Nagrobek znalazł się w Niemczynowce pod Moskwą. Tylko tępi i bezsilni artyści przysłaniają swoją sztukę szczerością. Sztuce trzeba prawdy, a nie szczerości. A jeżeli ta druga część filmu o Kazimierzu Malewiczu Ci się podobała, to oczywiście wiesz co robić, oprócz subskrypcji zostaw łapkę w górę, a mi będzie niezmiernie miło i jestem, słuchajcie, wdzięczna za każdy pozostawiony pod filmem komentarz. Jeżeli coś jest jeszcze dla Ciebie niejasne, jeśli masz jakieś wątpliwości, to koniecznie daj znać, odpowiadam na pytania, staram się, może nie pomóc, ale wejść w dyskusję, rozmawianie jest niezwykle istotne, bo czasami warto spojrzeć na coś z perspektywy trzeciego oka, a nie tylko swojej
swojego trzeciego oka, chociaż to jest też niezwykle istotne, ale również trzeciej osoby. Także dawaj znać i oczywiście widzimy się w kolejnych inspirujących filmach. Pamiętaj, że na kanale jest cała playlista o artystach, o niezwykłych twórcach, którzy wpłynęli na przyszłość sztuki, a tym samym na przyszłe losy świata i rozumienia sztuki, doświadczenia sztuki. Dzięki piękne za dzisiaj i oczywiście niech sztuka będzie z Tobą.